Panie i panowie, czas na zawodowe MMA i takim właśnie będzie ten pojedynek. Zakontraktowany na 3 rundy po 5 minut, każda w limicie kategorii półciężkiej, a sponsorem tego pojedynku jest Agencja Ochrony Bond Guard Security z Wągrowca. W tej walce zmierzą się w narożniku niebieskim 24-latek, mierzący 192 cm i ważący 92,5 kg. Reprezentant klubu Berserker z Team Szczecin z zawodowym rekordem jednego zwycięstwa i 3 porażek. Adam Wiśniewski! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. 27-latek mierzący 193 cm i ważący 92,1 kg. Reprezentant klubów Kohorta i Copacabana Poznań z zawodowym rekordem jednego zwycięstwa i jednej porażki. Damian Dylan Skarżyński! Walkę poprowadzi sędzia Piotr Cypel. Pierwsza walka zawodowa na gali Slugfest. Waga to 93 kg. Niebieski narożnik Adam Wiśniewski z klubu Berserker z Team Szczecin. A więc mamy poważny klub, z którego pochodzi Michał Materla, Karol Bedor, wielu doskonałych zawodników i Damian Skarżyński z klubu Kohorta Poznań. Też dużo bardziej doświadczony Adam Wiśniewski, Damian Skarżyński dopiero na swoim koncie 2 zawodowe pojedynki, więc zobaczymy, czy to doświadczenie przekuje się w lepszą prezentację w dzisiejszej klatce na Slugfest 6. No, zapewne można się spodziewać po Adamie Wiśniewskim, że jeżeli ta walka dojdzie do parteru, to prawdopodobnie on powinien zdominować. To jest klub znany właśnie z umiejętności brazylijskiego jiu-jitsu. Wielokrotnie ten zespół zwyciężał na Mistrzostwach Polski. Ale w tym samym momencie Damian Skarżyński jest reprezentantem klubu Copacabana, który za kolei na tych mistrzostwach przeważnie zajmuje 2 miejsce, także... No tak, ale to jest jakby w tym klubie... Świetne wysokie kopnięcie Damiana Skarżyńskiego. Tak, weszło idealnie w głowę, chyba jest... Adam Wiśniewski moim zdaniem jest trochę zamroczony, widać. Ale przyspieszył! Świetna akcja! I tak, rzucił się, a więc 100%, że jest wstrząśnięty. Jeszcze raz wysokie kopnięcie Damiana Skarżyńskiego. I Adam Wiśniewski po raz kolejny próbuje ratować się po obalenie, i to jest ewidentne na to, że jest zraniony. Teraz wymiana tutaj pozycji przy klatce. Bo myślę, że Damian Skarżyński jak najszybciej powinien uciekać z tego klinczu i atakować mocnymi ciosami zranionego Adama Wiśniewskiego. Ten klincz naprawdę nie jest mu teraz na rękę, bo Adam Wiśniewski dochodzi do siebie. Próbuje przerwać teraz, tak, Wiśniewski. Oj, po raz drugi. Głowy Damiana Skarżyńskiego. Chyba powoli. Odzyskuje się. Mocne kolana lądują na udach Damiana Skarżyńskiego. No Adam Wiśniewski zdaje się, że już doszedł w pełni do siebie. Może cały czas to tak zwany autopilot, czyli zawodnik jest zraniony, ale tę wytrzymałość, pamięć mięśniowa, to co robił 1000 razy na treningu, teraz daje sobie znak, ale moim zdaniem bardzo mocno był zraniony Adam Wiśniewski. Bardzo, bardzo i to widać było, że ta próba wejścia była już właściwie taką rozpaczliwą próbą uchwycenia, no wiadomo, klincz ratuje przed tymi mocnymi czasami w stójce. Może nie wyglądało to tak rozpaczliwe jak ostatnio Conor McGregor, jego próba w walce z Nathan Diazem, ale rzeczywiście no, rzucił się przez pół klatki, żeby iść po to sprowadzenie, także myślę, że to był dla niego jedyny ratunek, właśnie ta intuicja, której wspomniałeś, wzięła górę. No teraz trochę taki zaspój. Adam Wiśniewski odpoczywa sobie w tym klinczu, Damian Skarżyński stara się nie zgarniać kolejne ciosy, a teraz świetnie Wiśniewski zszedł nisko, ma zapiętą krew. Tam i za 2 nogi nie jest w stanie teraz obalić swojego rywala. Doskonale broni Damian Skarżyński, wyrzut tutaj nóg do tyłu, nie mógł Adam Wiśniewski dokończyć tego ataku i tak z powrotem. Szuka wyrywania się z tego klinczu, ale jak widzimy, zawodnik berserkerów nie pozwala uciec, wie, że dla niego to nie jest korzystne, no i próbuje dalej toczyć walkę właśnie przy pomocy klinczu. Kolejne kolana, tutaj widać, że to będzie bardzo mocna broń w arsenale Adama Wiśniewskiego. Przygotowywał te kolana na ten pojedynek, bo raz za razem lądują czy to na udach, czy na ciele Damiana Skarżyńskiego. No przegapił trochę swoją szansę Damian. Myślę, że powinien za wszelką cenę zrywać wtedy ten klincz, kiedy Adam Wiśniewski był trafiony. Wiadomo, że to nie jest łatwo powiedzieć,
trudniej wykonać, ale myślę, natomiast że no, trzeba było to robić. Trzeba tak? było robić za wszelką cenę, dlatego że no, miał niepowtarzalną sytuację, aby wygrać i okazję, aby wygrać w tej pierwszej rundzie. Zaraz po tym mocnym trafieniu dwa wysokie kopnięcia wyszły idealnie w głowę Adama Wiśniewskiego i naprawdę było wszystko w rękach Damiana Skarżyńskiego. No, świetna intuicja, świetny pomysł zawodnika ze Szczecina, aby pójść po klincz, żeby uspokoić ten pojedynek i tak naprawdę od tego momentu to on prowadzi w tym pojedynku. Pytanie, czy sędziowie mocniej ocenią jednak tę pierwszą minutę, w której Skarżyński no, trafił dużą ilością ciosów i ewidentnie zamroczył swojego przeciwnika. Cały czas obserwujemy tę walkę. Klinczony, no, pomimo tego, że Adam Wiśniewski faktycznie jakby przyszedł do tego klinczu, no to ten klincz i te kolana, no nie było tego aż tak dużo, ani tak niebezpieczne, jak akcja, którą właśnie stworzył Damian Skarżyński. Zobaczymy, jak to wszystko no, widzieli sędziowie. Teraz ładnie trafił, przewraca się po drugie kolana Adam Wiśniewski, ale Damian Skarżyński nie chce iść do parteru. Nie dał się zaprosić. Znowu atakuje wysokim kopnięciem, teraz proste. Jeszcze raz obrotówka, ale proszę Państwa, no to było niepotrzebne. Znowu można się odwołać tutaj do UFC i do tego, co zrobił Chris Weidman w swoim pojedynku z Luke'em Rockholdem. Po właśnie takiej nierozważnej obrotówce chwilę później stracił tytuł mistrza świata kategorii średniej. Także nie wiadomo, czy Damian Skarżyński co prawda nie straci tytułu mistrza świata, ale może przypłacić ten błąd przegraną w tym pojedynku. Zostało kilka sekund do końca rundy, więc na pewno nie zakończy się on ten pojedynek teraz, ale myślę, że Damian Skarżyński może mieć do siebie naprawdę dużo wyrzutów sumienia po tej odsłonie, dlatego że miał wszystkie asy, miał w rękawie, ale nie wykorzystał żadnego, dał się docisnąć do klatki, potem tutaj po tym nieudanej próbie obrotówki poleciał na ziemię i Adam Wiśniewski miał swój moment. Ciekaw jestem bardzo, jak na to sędziowie spojrzą. To jest taka właśnie typowa runda, którą musimy tutaj teraz rozważyć, czy te 4 minuty, w których Adam Wiśniewski dopychał swojego rywala, nie atakował zbyt mocno, ale za to cały czas kontrolował, ważą więcej od tej minuty, w której Damian Skarżyński był bliski skończenia pojedynku. No, według najnowszych trendów sędziowania, według mnie no, bliższy zakończenia walki był Skarżyński i jemu według mojej opinii powinno należeć się zwycięstwo. A więc sytuacje, w której stworzył, były dużo, dużo bardziej niebezpieczne. No i zapewne też to, co zrobił, czyli efekt, jaki uzyskał, był dużo mocniejszy niż, no, tak jak powiedziałeś, kontrola. Nie? Wiadomo, że tej kontroli było więcej z jego strony, natomiast nie liczy się według mnie w tym momencie czas, tylko jakby jakość wykonanych technik. Idziemy teraz do drugiej rundy, zobaczymy, czy Adam Wiśniewski odzyskał już pełnię sił po tym ataku w pierwszej rundzie Damiana Skarżyńskiego. Wydaje się, że Damian Skarżyński jest nieco mniej świeżym zawodnikiem, trochę wolniej rusza się, zdecydowanie wolniej niż na początku tego pojedynku. Znowu atakuje tymi kopnięciami. To jest broń, którą chyba będzie chciał stosować przez cały ten pojedynek. Ładnie teraz takim lewym hakiem starał się trafić w twarz Adama Wiśniewskiego. Teraz prosty dochodzi i odpowiada Adam Wiśniewski, ale przestrzelił wysokim kopnięciem. Znów proste. Stara się sobie ustawić Damian Skarżyński rywala i potem zaatakować mocniejszymi ciosami. Dobrze, dobrze. Na razie walka toczy się przy wymianie. Mocne kopnięcie. Mocne kopnięcie. Zachwiało nieco to Adamem Wiśniewskim. Takie kopnięcia na korpus też potrafią zrobić spustoszenie w ciele rywala. Zwłaszcza, że odbierają pewność. Widać, że bardzo duży respekt Adam Wiśniewski ma do tych uderzeń. Jak tylko atakuje Damian Skarżyński, chowa się za podwójną gardą. Oczywiście to bardzo dobry sposób obrony na te proste, które wyprowadza. Ale musi uważać, bo jeśli znów da się złapać jakimś wysokim kopnięciem, no to może być dla niego koniec tego pojedynku. Teraz mocny prawy Damiana Skarżyńskiego. Dochodzi cel. Gdzieś tam w okolice ucha trafił zawodnika ze Szczecina. I bardzo ładnie. Idealny obniżył, wszedł, zepchnął do siatki. Ale już przytomnie tutaj takimi podchwytami stara się uciec właśnie z tej klamry Damian Skarżyński. Bardzo dobrze, teraz jedną rękę już mu się udało uciec. Teraz jeszcze powinien uciekać drugą i spychać swojego rywala, aby uciec pod tej klatki. Pamiętajmy, widzieliśmy te bardzo niebezpieczne kolana, zwłaszcza głowę. I proszę! Ja. Mówisz masz. No, Mówisz masz, tak. Dokładnie w tym momencie, kiedy mówiłeś o tym kolanie, trafiło doskonale w twarz Damiana Skarżyńskiego. No to jest broń, której nie wolno było wcześniej używać, także widzimy dość sporą różnicę pomiędzy tymi walkami amatorskimi a tymi zawodowymi. Bardzo ładnie od początku pojedynku pracuje Adam Wiśniewski tymi kolanami i w tułów, i w głowę. Teraz takie nietypowe uderzenie, takie dotknięcie barkiem, to może się wydawać, że nie robi dużego spustoszenia, ale na pewno odbiera ochotę do walki Damianowi Skarżyńskiemu. Obojętnie, czy ta walka
idzie pomyśli, czy nie idzie pomyśli, czy przegrywa, to widzimy, że Adam Wiśniewski jest zawodnikiem takim rasowym. Widzimy, jak pracuje głową, jak spycha właśnie to, na co zwróciłeś uwagę, więc podbija sobie go barkiem. No to są już takie, widać, sztuczki, elementy bardzo dobrego zawodnika. Tak, bardzo fajnie właśnie tym takim brudnym klinczem pracuje. Oczywiście w brudnym znaczeniu, że to nie są ładne uderzenia, ale oczywiście wszystko jest zgodnie z zasadami. Bardzo ładnym, brudnym klinczem pracuje Adam Wiśniewski, który stara się stosować pełen przekrój technikę. Naprawdę brakuje nam tutaj tylko stąpów na śródstopie. To są takie... I proszę. Ale! Damian Skarżyński najpierw polecał na plecy, żeby szybko słypnąć swojego rywala, ale teraz uciekł doskonale Adam Wiśniewski. Ja tam chwilę do tego, wydawało się, że miał pomysł, żeby pójść po nogę, ale zrezygnował z tego. Już staliśmy do stójki. Proszę, ponownie Adam Wiśniewski. Będzie obalenie tym razem do pozycji bocznej. Damian Skarżyński nie zdołał tego obronić. Niecałe dwie minuty będzie miał Adam Wiśniewska, to trzeba atakować. Znów atakuje teraz tym uderzeniem barkiem. Wydaje mi się, że w tym momencie Wiśniewski zyskuje przewagę. Także ta runda od początku jest Znowu Damian Skarżyński bardzo dobrze odwraca tym razem do gardy, ale naprawdę możemy być zachwyceni umiejętnościami, które Damiana Skarżyńskiego, który po raz drugi udało mu się słuchać zawodnika ze Szczecina, który, jak wspominaliśmy, wywodzi się ze stajni jednego z najsłynniejszych grapplerskich klubów w Polsce. Zdecydowanie jednego z najlepszych. Była próba obalenia. Właściwie Wiśniewski opalił swojego rywala, ale w tym momencie, kiedy miał stabilizować pozycję, Skarżyński odwrócił to na swoją korzyść. Tutaj wyszedł z tej pozycji z dołu, przeszedł do góry. No, na razie niewiele jakby wynika z tej pozycji dominującej. Adam Wiśniewski próbował przełożyć nogę tutaj do trójkąta, przypłacił to stratą pozycji. Jesteśmy teraz w półgardzie, natomiast Skarżyński ma dużo bardziej otwarte pole do zadawania ciosów i rzeczywiście te ciosy lądują na twarzy Wiśniewskiego. Co prawda nie z dużą częstotliwością, ale zaznacza swoją przewagę teraz Damian Skarżyński. Kolejny cios. Teraz Adam Wiśniewski stara się podnieść i Damian Skarżyński tam chwyta rywala. Bardzo ładnie powstrzymał tę próbę ucieczki z ziemi Adama Wiśniewskiego. Przykleja się po raz kolejny Adam Wiśniewski do swojego rywala. Będzie starał się uciekać z tego parteru. Teraz widzimy chwycie. Bardzo dobrze chwyta kostkę, chwyta za kostkę rywala, żeby wstać. 10 sekund i Adam Wiśniewski powala swojego przeciwnika. Naprawdę widać, że Wiśniewski ma ten zmysł tego doskonałego grapplera. Jak widzimy, doskonale pracuje pod siatką. Tu w parterze, mimo tej pozycji, gdzie wydawało się, że jest z dołu, umiał zapracować, zmienić pozycję, wyszedł. No jest dobry, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że Skarżyński jest bardzo niebezpieczny. I myślę, że to powoduje, że Wiśniewski nie może w pełni rozwinąć tych swoich umiejętności. Jak byś ocenił tę rundę? Mamy po raz kolejny taki wypadek. Nie pytaj, dlatego że sam nie wiem. Naprawdę zastanawiałem się i mówię, żeby tylko Dominik mi o to nie pytał. Bardzo ciężka runda do oceny. No, po raz kolejny mieliśmy trochę taką sytuację, że jeden z zawodników wygrywa Adam Wiśniewski wygrywał, myślę, że ze spokojem 3 minuty prowadził ten pojedynek, ale potem z drugiej strony dał się przewrócić i to Damian Skarżyński zrobił większe spustoszenie na ziemi. Zawsze trzeba pamiętać, że sędziowie oceniają mocniej tę płaszczyznę, w której dłużej trwa dany pojedynek w konkretnej rundzie. Czyli jeśli mieliśmy tutaj na przykład 4 minuty w stójce, to jest ta płaszczyzna, która jest oceniana bardziej niż parter. No ale z drugiej strony Damian Skarżyński w parterze zrobił więcej. No pytanie, jak właśnie, trochę mamy tutaj takie sytuacje, jak to mawiał mój kolega, że mierzymy gruszki i jabłka. Pytanie, musimy zważyć te gruszki i jabłka i zapytać, które ważą więcej, a z kolei które są cenniejsze. No właśnie, no i tu mamy problem, no ale no tym razem postawmy to na sędziów. To jest ich problem, ich praca. Nasza jest tu komentowanie i tak, możemy się tym razem tego się trzymajmy. No bardzo dobrze. Teraz przechodzimy do trzeciej rundy tego pojedynku, który naprawdę przysparzył nam wiele emocji i wiele radości. Od początku stoczony w bardzo szybkim tempie. Kolejne wysokie podnięcie Damiana Skarżyńskiego. To jest wizytówka dzisiejsza tego zawodnika. Pierwszy pojedynek zawodowy i od razu widać wyższy poziom. Idealnie w szczękę Damian Skarżyński trafia Adama Wiśniewskiego tym wysokim podnięciem. No musi dużo szczelniej trzymać swoją gardę Adam Wiśniewski, bo za chwilę może to się skończyć tak jak w pierwszej rundzie. Tak, to jest taka markowa,
Wiśniewskiego, on tak obniża poziom i w pas wchodzi. Próbował haczyć Damian Skarżyński, wraca rywala. Znowu daje się prawo, no i odwraca Adam Wiśniewski. Doskonały to, żeby ten masz zmysł, kiedy pozwala mu idealnie w danym momencie zaatakować przeciwnika. No i na razie widzieliśmy ładnych kopnięciach. Sytuacja znowu odwraca się jak w kalejdoskopie. Trochę Damian Skarżyński nie radzi sobie w tym pojedynku z takim momentem, kiedy Adam Wiśniewski w niego wpada, kiedy atakuje. Do momentu, kiedy Adam Wiśniewski nie wyprowadza zdecydowanego takiego ataku, to Damian Skarżyński świetnie sobie radzi na nogach i trafiał zdecydowanie więcej. Jak tylko Adam Wiśniewski zaczął wywierać presję, Damian Skarżyński chował się za pomocą gardła, podchodził do klatki i po raz kolejny przez to traci dobrą okazję do walki z stójce i zostaje walka przeniesiona do parteru. Adam Wiśniewski z nim dominuje. Próbuje taki rozbić właśnie znowu tymi barkami uderzać. Teraz była taka próba ala slamu. No ciężko mówić tu o slamie, gdzie nie można wynieść przeciwnika, ale Skarżyński był tak mocno przyklejony, że niewielkie podniesienie się powodowało, że był w stanie oderwać przeciwnika i uderzyć. Teraz próba przetoczenia, ale nie udało. Niewiele to znaczyło. Adam Wiśniewski świetnie skontrolował dodatku, udało mu się uciec z nogami z pozycji bocznej i cały czas atakuje tym uderzeniem barkiem. To jest ulubiona technika dzisiaj Adama Wiśniewskiego. Pytanie tylko, ile to przynosi pożytku? Na pewno daje sygnał sędziemu, że jest praca, dlatego nie, ta walka nie jest podnoszona do góry. No to jest na pewno wielki sukces Adama Wiśniewskiego, że może toczyć pojedynek tam, gdzie jest mu wygodnie. Cały czas ta pozycja boczna nie stara się w ogóle atakować jakimiś większymi ciosami, nie chce stracić tej kontroli w parterze Adam Wiśniewski. Ze spokojem przyklejony do rywala atakuje tymi krótkimi uderzeniami barkiem. No właśnie, a przydałoby się pójść do siadu. Nie myślę, że mi się przydało rozpuścić trochę ręce i uderzyć więcej ciosów pięściami, bo to jest główna broń jednak. No tak, ale właśnie znowu, to jest to, o czym mówisz tutaj. Wiśniewski bardzo dobrze kontroluje, no i to jest coś za coś, nie? Że moment, kiedy Wiśniewski mógłby rozpuścić te ręce, były momentem, kiedy jego rywal mógłby gdzieś tam wyjść, uciec, natomiast mu zależy, żeby właśnie tę walkę jak najdłużej trzymać. To co powiedziałem, sędziowie oceniają ten czas, który spędza tutaj wyraźnie. Uwaga, bo może być teraz atak kątem, tak, Adam Wiśniewski spakował. Ale zaatakował. Kąt, bardzo mocno, dobrze się skręca w prawo, teraz sędzia słusznie. Dobrą, bardzo dobrą pozycję ma, żeby tą walkę zakończyć. Bardzo mocno się zakończyje, że ma jeszcze trochę przestrzeni Adam Wiśniewski pomiędzy. Jak widzimy, Wicuna 38, koniec. Odpłynął Adam Wiśniewski. Adam Wiśniewski stracił przytomność, sędzia bardzo dobrze zauważył tę sytuację. I Damian Skarżyński wygrywa. Doskonała walka. Już Adam Wiśniewski odzyskał przytomność i zapewne zastanawia się teraz zawodnik szczecińskich berserkerów, gdzie jest. Co się stało? Te ostatnie sekundy na pewno mu uciekły. No, świetny duch walki, starał się do ostatniej chwili nie odklepać tego pojedynku. Ale natomiast niestety wyobraźmy sobie sytuację, co by było, gdyby trzymał go w tym trójkącie do końca walki i nie skończył. Teraz pytasz mnie o to, jak byśmy punktowali. Tak, oczywiście. No trzeba wtedy punktować to jako bardzo blisko sytuacji do skończenia. No myślę, że Adam Wiśniewski, Damian Skarżyński zaznaczył swoją przewagę, ale pytanie, nie pamiętam ile zostało tam do końca, minuta. Minuta 30. No to znów mamy taką sytuację jak wcześniej. Musimy zadecydować, co było bliżej, co było ważniejsze w tym pojedynku. Ale chyba szczęściem dla sędziów. I dla nas. I dla nas. Damian Skarżyński zakończył ten pojedynek przed czasem. Naprawdę możemy być pod ogromnym wrażeniem tego trójkąta, był świetnie zapięty. Adam Wiśniewski robił co mógł, żeby przetrwać, ale niestety stracił przytomność i sędzia zakończył ten pojedynek. Walka zostanie ogłoszona jako techniczne poddanie i zwycięstwo Damiana Skarżyńskiego, zawodnika z poznańskiej kohorty. Więc naprawdę bardzo wartościowe zwycięstwo dla Damiana Skarżyńskiego. No i trzeba, myślę, tego zawodnika pilnie obserwować. Skarżyński! Zapraszamy do nas sponsora tego pojedynku, Artura Gandara z Agencji Ochrony Wodka Security z Wodrosa i poprosimy o otoczenie pamiątkowej statuetek obu zawodnikom. A jak widzimy, Dam
Damianowi Skarżyńskiemu nie spieszy się, aby zejść jeszcze parę ruchów, prawdopodobnie mających pokazać, że on jeszcze miałby ochotę powalczyć, że jest pełen sił. Nie dziwmy się, mimo bardzo wyczerpującego pojedynku, może się cieszyć, wygrał z dobrym zawodnikiem. No i cóż, tak jak powiedziałem, z przyjemnością i wielkim zainteresowaniem będziemy czekali na jego następną walkę na gali Slugfest.